TV Wielkopolska. Wielką przyjemnością to zaproszenie do Kazimierza Biskupiego ze strony pana posła przyjąłem, ponieważ byłem tutaj niespełna 4 lata temu, w 2019 roku, jeszcze w innej funkcji wówczas, jako początkujący wiceminister spraw zagranicznych. Dzisiaj, zgodnie z obowiązkami powierzonymi mi przez pana premiera, odpowiadam za politykę polską w Unii Europejskiej, reprezentowanie naszego kraju na wielu trudnych odcinkach dyskusji z instytucjami europejskimi i o tych sprawach, które tutaj dla państwa myślę też mogą być w jakiejś mierze interesujące, może nie tak bardzo jak te sprawy, które dotykają państwa na co dzień, te najbardziej państwu bliskie. O tym będzie mówił pan poseł Leszek Galemba. Też się cieszę z jego obecności, tak samo jak z obecności mojego dobrego kolegi od wielu, wielu lat. Był posłem znacznie wcześniej niż ja, to ja korzystałem z jego doświadczenia poselskiego i wiele razy go odwiedzałem w Gnieźnie i w różnych innych mniejszych miejscowościach w okręgu. Mówię tutaj o panu pośle Zbyszku Medolacie, z jego obecności się też bardzo tutaj cieszę. Ale w tym 2019 roku, podczas tutaj właśnie wizyty w Kazimierzu Biskupim, widziałem się nie tylko z panem posłem Witoldem Czarneckim, wówczas obecnym, ale miałem okazję poznać, pierwszy raz spotkać pana wójta. Dziękuję też wówczas za to miłe przywitanie i pamiętam, że też była okazja troszkę zwiedzić też kościół tutaj w Kazimierzu Biskupim. Miło bardzo wspominam to spotkanie. Ale dzisiaj nie będę się koncentrował na tych skądinąd miłych wspomnieniach, ale na tych ważnych wyzwaniach, które dzisiaj, z którymi dzisiaj przychodzi nam się mierzyć na forum Unii Europejskiej. Bardzo często spotykam się z takimi pytaniami, czy nasza obecność w Unii Europejskiej jeszcze cały czas ma sens, czy na tej obecności Polska korzysta, czy wobec tych wielu bardzo niepokojących zjawisk, z jakimi przychodzi nam się spotykać, gdzie instytucje europejskie prowadzą dialog z nami w sposób, który bardzo często odbierany jest jako niesprawiedliwy, czy w sytuacji, w której w Unii Europejskiej można zaobserwować stosowanie pewnych podwójnych standardów, czy w sytuacji, w której w Unii Europejskiej próbuje się na Polskę jako kraj, który wykonuje niebywały wręcz wysiłek w kontekście naszej pomocy dla Ukrainy, z drugiej strony nakłada się coś, co można by nazwać sankcjami, a więc wstrzymuje się finansowanie dla naszego kraju ze środków z Krajowego Planu Odbudowy. Czy w tych wszystkich okolicznościach nasza obecność w Unii Europejskiej ma sens, czy jest uzasadniona, jakie są argumenty przemawiające za tą obecnością Polski w Unii Europejskiej i czy nie jest tak, że rząd reaguje w zbyt mało zdecydowany sposób na te wszystkie negatywne zjawiska na forum Unii Europejskiej. I ja przyznam szczerze, wiele z tych obaw podzielam. Ja też wiele z tych wątpliwości rozumiem. Ja też uważam, że powinna być przestrzeń na zadawanie tego rodzaju pytań i powinna być też przestrzeń na to, żeby udzielać odpowiedzi w oparciu o bardzo konkretne, czy to dane, czy to w oparciu o bardzo konkretne okoliczności geopolityczne, od których oczywiście też nie możemy abstrahować. Może na tych okolicznościach geopolitycznych skupię się w pierwszej kolejności, bo od nich nie sposób abstrahować. Dzisiaj tym głównym wyzwaniem, jakie stoi nie tylko przed Polską, ale przed krajami regionu, a w istocie przed całą Unią Europejską, jest zapewnienie naszemu krajowi, naszym obywatelom bezpieczeństwa w chwiejnej, zmieniającej się, niekorzystnej, niepokojącej sytuacji geopolitycznej związanej z agresją rosyjską na Ukrainę. To, że Rosja prowadzi politykę w swej naturze imperialną, wiedzieliśmy co najmniej od 2008 roku, kiedy
Rosja zaatakowała Gruzję, kiedy z misją wspierającą do Gruzji udał się świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, zabierając ze sobą liderów państw regionu, kiedy na placu w Tbilisi przed parlamentem gruzińskim wygłaszał swoje przemówienie, mówiąc o tym, że na tego rodzaju używanie agresji w relacjach międzynarodowych absolutnie nie może być naszej zgody, bo jeżeli nasza zgoda nastąpi, jeżeli będziemy tolerować używanie agresji w relacjach międzynarodowych, to po Gruzji być może przyjdzie czas na Ukrainę, później na państwa bałtyckie, a później być może też czas na ofensywę wymierzoną w nasz kraj, w Polskę. Te słowa, kiedy padały tam w Tbilisi, dla wszystkich trzeźwo patrzących na politykę międzynarodową, bez złudzeń, bez też gdzieś interesów ukrytych w tle, było bardzo jasne, że to jest jedyna możliwa droga. Droga oporu wobec imperialnej polityki rosyjskiej, że powinniśmy zrobić wszystko, żeby właśnie tą ścieżką nie pozwalać Rosji budować koalicję państw, które nie pozwolą Rosji na rozwijanie tej imperialnej polityki. Niestety rząd ówczesny, rząd Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i PSL-u na te kwestie patrzył inaczej. Państwo pamiętacie, że były nie tylko złudzenia, ale były wprost bardzo szkodliwe decyzje, które opierane były na takim przekonaniu, że można z Rosją, nawet jak to mówił Donald Tusk, taką jaką ona jest, czyli Rosją imperialną, Rosją agresywną, próbować układać normalne relacje polityczne. To wśród części tych osób była naiwność, wśród części tych osób to były złudzenia, a wśród części tych osób, jak sądzę, było to takie przekonanie, że Polska jest tylko pewnym kontynuatorem interesów innych zachodnich państw, gdzie taka polityka od wielu przecież lat pokutowała. Efektem tej polityki było przedłużanie, czy elementem tej polityki było przedłużanie kontraktów gazowych, a więc dalsze uzależnianie się od rosyjskich źródeł energii. Elementem tej polityki było dawanie także przestrzeni informacyjnej Rosjanom tutaj w Polsce, wtedy kiedy rosyjskie media pisały o naszym człowieku w Warszawie, to oczywiście taka narracja nie pozostawała też bez wpływu na bieżące wydarzenia. Efektem tej polityki, mimo że po raz kolejny przed tą polityką przestrzegał Lech Kaczyński w 2009 roku na Westerplatte, kiedy mówił, że imperializmowi należy mówić zdecydowane nie, a nawet tendencjom imperialistycznym, efektem tej polityki, jestem o tym głęboko przekonany, że to miało też niestety swoje dramatyczne, tragiczne konsekwencje, była katastrofa w Smoleńsku w kwietniu 2010 roku, ale ówcześnie rządzący nie wyciągali z tego żadnych wniosków. Oddali śledztwo w zasadzie bez większej dyskusji Rosjanom. Nie chcieli w istocie tego śledztwa rzetelnie prowadzić. Kolejne lata pokazywały, że ta ścieżka, w której Polska nie bierze na siebie jako najmocniejszy kraj regionu, tego nie tylko moralnego, ale też wynikającego po prostu z trzeźwej oceny sytuacji geopolitycznej, obowiązku budowania koalicji państw sprzeciwiającej się imperialistycznej polityce, prowadzi do tego, że Rosja jest zachęcona do tego, żeby iść krok dalej. 2014 rok to atak Rosji na Krym. Kolejne lata to pewne elementy, no można powiedzieć, zgniłych kompromisów. Wtedy, kiedy zawierano porozumienia mińskie, znowu część osób łudziła się, a część po prostu cynicznie wykorzystywała taką sytuację, że z Rosji można pozyskiwać tanią energię i na tym budować siłę swojej gospodarki i godziła się z tym, że Rosja tego rodzaju politykę stosuje, tak jakby nie dostrzegając, będąc ślepym na to, że budowanie kolejnych połączeń Rosji z Europą, pomijających państwa bałtyckie, Polskę, to jeszcze wcześniej 2006-2007 rok Nord Stream 1, później druga nitka Nord Streamu, zawieranie znowu kolejnych kontraktów gazowych właśnie na tym kierunku, to decyzje niesłychanie szkodliwe. Ale
byli ci, którzy się na to nie godzili. Po 2015 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął inne założenia w polityce zagranicznej. Niestety budowa Nord Stream 2 była na tyle zaawansowana, że wydawało się, że nie można tego Nord Streamu, jego uruchomienia zatrzymać. Mimo to podjęliśmy się próby wykonania, można powiedzieć, zadania na pozór niewykonalnego, to znaczy zbudowania koalicji państw także z udziałem Amerykanów, żeby przynajmniej, skoro mało realne wydawało się wówczas zatrzymanie tej inwestycji, maksymalnie ją opóźnić, spowolnić. I to się udało. Inwestycja, która miała być oddana znacznie wcześniej, była ostatecznie oddawana tak długo, że wtedy, kiedy okazało się, że Rosja wykonuje kolejny krok, no to sprawiło, że ta inwestycja została, można powiedzieć, pogrzebana. No teraz wiemy, że ona już jest po prostu, jak się wydaje, trwale unieruchomiona. No ale cóż z tego, skoro naszego głosu cały czas nie wszyscy słuchali. W szczególności tutaj można ten zarzut poczynić, ten żal wyrażać wobec państw zachodnich. Niemcy, Francja, ale też inne państwa zachodnie prowadziły politykę, w której cały czas jako priorytet definiowano budowanie relacji ekonomicznych z Rosją. Wykorzystywanie taniej energii z założenia i przymykanie jednocześnie oczu na to, co się dzieje. Kiedy państwa zachodnie zaczęły dostrzegać, do czego może ta polityka zmierzać, było już za późno. Oto była końcówka 2021 roku, początek 2022 roku. Wówczas były te pierwsze sygnały, to też wynikało z rozmów dyplomatycznych pana premiera Mateusza Morawieckiego, który taką pierwszą ofensywę, jeszcze można powiedzieć, ostatniej szansy odbywał w listopadzie 2021 roku i wtedy zaczęły być dostrzegane te elementy no, niesłychanie groźnych konsekwencji działań Rosji. No i wreszcie przyszedł dzień 24 lutego 2022 roku, czyli atak pełnoskalowy. Coś, w co wielu na Zachodzie nie wierzyło, że jest możliwe, Rosji na Ukrainę i no, taki jasny sygnał, że Rosja traktuje Ukrainę, a też gdzieś przebrzmiewało w tle również inne państwa, także państwa bałtyckie, a ci bardziej radykalni politycy rosyjscy też mówią o tym otwarcie, również Polskę, jako swoją utraconą strefę wpływów, co do której jest ambicja, żeby tą strefę wpływów w jakiejś perspektywie czasu odzyskać. I wtedy okazało się, że te nasze apele z przeszłości, że to nasze zdefiniowanie sytuacji geopolitycznej było właściwe, że to my mieliśmy rację, a inni się mylili. To się stało jasne jak na dłoni i można powiedzieć, ta dramatyczna sytuacja, oczywiście jej dramatyczne konsekwencje trwają aż do dzisiaj i pewnie jeszcze potrwają czas niekrótki, ale ona przyniosła jedną pozytywną wiadomość, że głos Polski na arenie europejskiej zaczął być traktowany zupełnie inaczej. Zaczął być traktowany znacznie poważniej, zaczął być słuchany i to Polska zaczęła budować ten główny nurt spojrzenia na politykę wschodnią. Mam nadzieję, że też ta szansa, że nasz głos rzeczywiście dzisiaj stanowi o wielu elementach tej polityki, przełoży się też na funkcjonowanie Unii Europejskiej w innych obszarach, że nasz głos mówiący o kryzysie instytucjonalnym Unii Europejskiej, o tym, że brakuje wzajemnego zaufania, że instytucje europejskie przekraczają swoje kompetencje, do tego pewnie potrzeba czasu, a na pewno potrzeba pracy, przełoży się również na te obszary. Ale w obszarze polityki wschodniej to polski prezydent Andrzej Duda był pierwszym liderem, który 25 lutego
czyli dwa dni po agresji, powiedział, że Ukraina powinna stać się krajem członkowskim Unii Europejskiej. Wówczas wielu liderów państw zachodnich podchodziło do tego z dużym sceptycyzmem, ale okazało się, że w czerwcu ta decyzja została przez Unię Europejską podjęta. Ukrainie nadano status kandydacki państwa kandydującego do Unii Europejskiej. Dzisiaj walczymy o to, żeby otworzyć negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Jest na to duża szansa. Myślę, że do końca roku jest to perspektywa realna, ale oczywiście wymaga szeregu działań dyplomatycznych. To był ten pierwszy moment, kiedy to polski polityk, prezydent Rzeczypospolitej wysłał sygnał, że trzeba iść tą drogą, inni podążyli za tym sygnałem. Kolejnym sygnałem ważnym, gdzie to my byliśmy forpocztą podejmowanych działań, była wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Ta wizyta nastąpiła również bardzo szybko, tego samego dnia. Dzień później, 26 lutego, wizyta w Berlinie, kiedy premier Mateusz Morawiecki apelował do sumienia, ale też do właśnie takiej trzeźwej oceny rzeczywistości i do niemieckich polityków dotarł komunikat, że 5000 hełmów można traktować tylko i wyłącznie jako żart, bo taka deklaracja przecież na początku była poczyniona przez niemieckich polityków jako element wsparcia dla Ukrainy. Dzień później zebrał się niemiecki Bundestag. Tam podjęto decyzję o tym, że Niemcy będą wysyłać broń na Ukrainę. Kolejne dni i tygodnie były czasem trudnych dla nas zabiegów o to, żeby te decyzje, te słowa przekuwały się w czyn. To się też rodziło w dużych bólach. To oczywiście trwało, ale ostatecznie Niemcy tej broni całkiem sporo na Ukrainę wysłali, choć w mniejszej skali niż powinny to zrobić i na pewno w wolniejszym tempie niż powinny to robić. Ale gdyby nie polska ofensywa w tej materii, sądzę, że te decyzje, jeżeli by zostały podjęte, byłyby podjęte później, a można sobie zadać pytanie, czy w ogóle byłyby, mogłyby dojść do skutku. Kolejny element, szanowni państwo, nastąpił 3 tygodnie później. 15 marca to wizyta premierów Morawieckiego, Jarosława Kaczyńskiego, ówczesnego wicepremiera, Janesza Janszy, premiera Słowenii i premiera Czech Petra Fiali w Kijowie. W momencie, kiedy Kijów jest oblężony, w momencie, w którym nie jest jasne, czy Kijów się obroni, czy cała Ukraina się obroni, kiedy trwa cały czas rosyjska ofensywa, Ukraina dzielnie się broni, ale cały czas pozostaje pod wielkim naciskiem, naporem wojsk rosyjskich. Odważni liderzy regionu pod wodzą polskich polityków, polskich przywódców udają się tam do Kijowa, żeby udzielić takiego bardzo jasnego sygnału wsparcia. Sygnału, który idzie na cały świat. To są pierwsi politycy, którzy odwiedzają Kijów. Kijów jeszcze wówczas oblężony. To jest sygnał dla Ukrainy, że Europa i jej liderzy nie pogodzą się z tym, że Rosja wchłonie część Ukrainy, czy też opanuje całe jej terytorium, uzależni ją od siebie, ale to jest też bardzo jasny sygnał, jaką drogą powinni podążać inni. Wtedy inni liderzy są pytani, czy oni też pojadą do Kijowa. Wtedy inni liderzy europejscy są przez media w wielu krajach europejskich egzaminowani, kiedy w końcu pojadą do Kijowa. Ta wyprawa miała swój fundamentalny sens i znaczenie dla tego, co wydarzyło się później. I to znowu polscy politycy wytyczyli tą ścieżkę, którą podążali inni. Kolejne tygodnie, miesiące dyskusji to ciężka praca polskiej dyplomacji w wielu obszarach. Mógłbym tutaj wymieniać ich naprawdę wiele. Wspomnę tylko o obszarze kolejnych dyskusji o pakietach sankcyjnych. Znowu to Polska nadaje ton tej dyskusji. To Polska mówi o tym, że trzeba odciąć Rosję od dochodów ze sprzedawanej energii, że trzeba objąć embargiem ropę, którą Rosja sprzedaje. Na początku nie ma do tego dużej chęci w większości krajów europejskich. Później okazuje się, że ta decyzja jest podjęta. Przypomnę, że od początku roku rosyjska ropa, poza wyjątkiem dotyczącym jednego kraju, czyli Węgier, nie płynie do Europy. Jest cały szereg innych elementów sankcyjnych, które dzięki polskiej ofensywie są wprowadzane do pakietów sankcyjnych. Polska zawsze tutaj odgrywa w tych dyskusjach wiodącą rolę. Ale jest też oczywiście konieczność kontynuacji wsparcia militarnego. Jest więc dyskusja w sprawie czołgów. Polska wysyła tych czołgów
niemal 300 i to bardzo szybko, wysyła wiele sprzętu, także tego produkowanego w Polsce, ale też zachęca innych i pyta, czy nowoczesny sprzęt zachodniej produkcji nie powinien trafić na Ukrainę. To Polska proponuje sformowanie koalicji państw wysyłających na Ukrainę czołgi Leopard 2, czyli te czołgi już nowszego typu niż czołgi T-72, które wysłaliśmy niemal od razu, to za nami. Są zmuszeni iść inni, między innymi Niemcy, przecież producent czołgów Leopard, którzy przyłączają się do nas, ale także inne kraje. Wreszcie to Polska jako pierwszy kraj decyduje o wysłaniu samolotów MiG-29. Ten proces przekazywania tych samolotów trwa, a proces zachęcania innych, żeby pójść naszą ścieżką, także oczywiście cały czas jest kontynuowany. Wymieniłem te elementy, szanowni państwo, żeby pokazać, że nasz kraj ma nie tylko ambicje, ale ma dzisiaj pozycję do tego, żeby wytyczać ścieżki, którymi mogą podążać inni. Nasz kraj, jego pozycja na arenie Unii Europejskiej radykalnie się w ostatnim czasie zmieniła dzięki temu, że polska dyplomacja wpisała się w to, jak się czasami to w dyplomacji nazywa, okno możliwości. Takie okno się czasami otwiera całkiem nieoczekiwanie. Tutaj okazało się, że ta dramatyczna sytuacja, która oczywiście dla nas też stwarza bardzo wiele zagrożeń, ale jest dla nas też w pewnej mierze szansą. Jest szansą na to, żeby wreszcie polityka Unii Europejskiej się zmieniła. Żeby to wreszcie racje, argumenty, które przedstawialiśmy od lat, zaczęły być słuchane i zaczęły wytyczać decyzje innych. I to się coraz częściej udaje. I to jest duży sukces na pewno polskiej dyplomacji, ale oczywiście to nie jest droga, która jest zakończona. To jest dopiero początek tej drogi. Żeby budować nasze bezpieczeństwo, my musimy być skuteczni nie tylko w działaniach dyplomatycznych i w polityce wschodniej. Musimy też się zbroić. To nie jest główny obszar, którym ja się zajmuję, ale też nie sposób pominąć tego wysiłku, który został tutaj w Polsce wykonany w związku z decyzjami podjętymi o dużych nakładach na zbrojenia. Wiecie państwo doskonale, że dokonujemy wielkich zakupów poza granicami kraju. Kupujemy Abramsy, kupujemy już dostarczone częściowo do Polski systemy Patriot. Kupujemy czołgi koreańskiej produkcji K2, które będą też w Polsce serwisowane, a docelowo produkowane. Ale na razie, żeby szybko też zapewnić jakiś komponent zwiększający nasze bezpieczeństwo, kupiliśmy czołgi, które już tutaj operują na polskim terytorium. Tego sprzętu w ostatnim czasie zamówiliśmy i kupiliśmy naprawdę bardzo, bardzo wiele. W kwotach my wydaliśmy na naszą obronność w zeszłym roku grubo ponad 3% produktu krajowego brutto, a w tym roku wydamy około 4% produktu krajowego brutto. To jest mniej więcej 130 miliardów złotych. To są potężne sumy, ale to, co jest ważne i to, na co też stawiamy, żeby ten proces był szybki, żeby jak najszybciej część tego sprzętu już się w Polsce znalazła, bo niestety jest tak, że w obszarze zbrojeń nie ma sklepu z czołgami czy ze sprzętem tego typu, który można kupić od ręki. To jest ogromne wyzwanie w ogóle w skali globalnej. W skali globalnej brakuje dzisiaj amunicji, brakuje sprzętu, bo wobec tej nowej sytuacji geopolitycznej nagle wszyscy się obudzili, chcą ten sprzęt kupować, zamawiać. Amunicja jest potrzebna wprost też do walki Ukrainie. Tam jest zużywana w bardzo dużej skali. W związku z tym my musimy czasami na ten sprzęt poczekać, ale to, co jest ważne, to że wtedy, kiedy wiemy, że to musi chwilę potrwać, koncentrujemy się na negocjacjach, żeby część tego sprzętu była produkowana i serwisowana w Polsce najlepiej, kiedy można i to zapewnić na terenie naszego kraju. Natomiast to, co było, że tak powiem, dostępne na rynku z nowoczesnego sprzętu, oczywiście kupiliśmy, bądź to zawczasu jeszcze, wykorzystując decyzje podjęte przed agresją rosyjską na Ukrainę, bo my się nie obudziliśmy tak jak inni w momencie tej agresji, ale wiedzieliśmy dużo wcześniej, że my musimy zwiększać potencjał naszego bezpieczeństwa. Przecież na przykład decyzje, o tym dzisiaj mało kto mówi, szanowni państwo, o tym warto powiedzieć. Decyzje dotyczące zakupu dronów Bayraktar, dronów tureckiej produkcji. Miałem okazję być w fabryce tych dronów pod Stambułem, nawet rozmawiać z właścicielem fabryki, który nazywa się Bayraktar, bo pan Halum Bayraktar, właśnie od jego nazwiska nazywają się te
bardzo znane drony, które zyskały swoją sławę skutecznością właśnie w walce z rosyjskim najeźdźcą już podczas wojny na Ukrainie. Ale my decyzję o zakupie tych dronów podjęliśmy kilkanaście miesięcy przed agresją rosyjską na Ukrainę. To pokazuje, że nasz przegląd sytuacji był trafny, że my decyzję już zapobiegawczo lokowaliśmy w produktach, które później okazało się, że na polu walki są bardzo skuteczne. To jest efektywna polityka, która może być realizowana dzięki właśnie takiemu strategicznemu myśleniu, którego oczywiście sercem politycznym jest pan prezes Jarosław Kaczyński, autor też nowych rozwiązań ustawowych, ustawy o obronie ojczyzny, dzięki której możemy się też sprawnie zbroić i reagować na wyzwania. W warstwie wykonawczej szef rządu, czyli pan premier Mateusz Morawiecki, ale wielka tutaj też jest rola pana wicepremiera Mariusza Błaszczaka, odpowiedzialnego za obronę narodową, który realizuje już bardzo konkretnie właśnie te elementy wzmacniające naszą obronność. Ale to jest to, co robimy tutaj na miejscu. Na zewnątrz to, czym ja się bardziej zajmuję, to właśnie budowanie naszej siły dyplomatycznej, to podtrzymywanie naszego sojuszu i wykorzystywanie tego, że nasz głos jest słuchany na forum Unii Europejskiej bardziej niż kiedykolwiek do przedstawienia naszych racji. Trzeba też jasno powiedzieć, że jak chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, Unia Europejska odgrywa rolę nie pierwszorzędną. Pierwszorzędną rolę odgrywa w kontekście międzynarodowym Sojusz Północnoatlantycki. To jest filar naszego bezpieczeństwa, a Stany Zjednoczone jako nasz strategiczny sojusznik, z którym utrzymujemy dobre relacje, niezależnie od tego, że wcześniej był tam prezydent wywodzący się z Republikanów, dzisiaj jest prezydent Biden wywodzący się z Demokratów. Te relacje pozostają bardzo intensywne i dobre, czego dowodem jest dwukrotna wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w przeciągu roku w Polsce. To się nigdy w historii nie zdarzyło. To też pokazuje, jak Stany Zjednoczone traktują wagę tego sojuszu. Na forum europejskim dzisiaj temat polityki wschodniej jest tematem numer jeden. I dla nas oczywiście to jest też temat niesłychanie ważny. To, że polski głos w tej sprawie jest słuchany, jest jednym z dowodów na to, ale nie jedynym i pierwszym, który uważam za zasadniczy, przemawiający za koniecznością pozostawania przez Polskę w strukturach europejskich i przekonywania innych do naszych racji. Nie moglibyśmy być tak skuteczni w promowaniu skutecznej polityki wschodniej, będącej odpowiedzią na agresję rosyjską i nowe wyzwania geopolityczne, gdyby nie nasza obecność w środku, w Unii Europejskiej i możliwość przedstawienia naszych racji i definiowania polityki Unii Europejskiej, która ma być silną odpowiedzią na to, co robi Rosja. Czy ta odpowiedź zawsze spełnia nasze oczekiwania? Oczywiście, że nie. Unia Europejska to 27 państw. Chcielibyśmy, żeby te odpowiedzi były szybsze, skuteczniejsze, mocniejsze czasami, ale mogę Państwu powiedzieć jedno. Nie byłoby takich odpowiedzi Unii Europejskiej i takiej reakcji, gdyby nie obecność Polski w Unii Europejskiej. Wydaje się, że dzisiaj to jest ten najbardziej aktualny, fundamentalny powód sensu naszej obecności w Unii Europejskiej. Ale oczywiście to, że polska pozycja w Unii Europejskiej rośnie i daje szansę na to, żeby nie tylko w kwestii bezpieczeństwa, ale także w kwestii innych wyzwań, także tam, gdzie cały czas może wydawać się wielu z nas, że my jesteśmy gdzieś spychani na margines Unii Europejskiej, że możemy odbijać to pole, że możemy przedstawiać skutecznie nasze racje, przedstawiać nasze argumenty i mam nadzieję w perspektywie najbliższych lat czy dziesięcioleci odgrywać zupełnie inną rolę niż widziały to rządy przed 2015 rokiem. To kolejny dowód na to, że w Unii Europejskiej warto być i warto w środku bić się o swoje. Bić się o to, żeby nie były stosowane podwójne standardy, żeby przyszła Komisja Europejska, która zostanie wybrana w 2024 roku po wyborach do Parlamentu Europejskiego, inaczej postrzegała relacje instytucji europejskich z poszczególnymi państwami. W wielu sprawach zyskujemy nowych sojuszników. Wiecie Państwo, że we Włoszech jest rząd konserwatywny pani premier Meloni, w Czechach jest rząd konserwatywny pana premiera Petra Fiali. To są rządy, z którymi znajdujemy wspólny język podczas posiedzeń Rady Europejskiej, kiedy zabiegamy o ważne sprawy z punktu widzenia właśnie funkcjonowania Unii Europejskiej, nie tylko w kwestiach dotyczących bezpieczeństwa. To, że cały czas dzisiaj
Polska nie otrzymuje wystarczających środków, czy to właśnie z Krajowego Planu Odbudowy, gdzie cały czas ta dyskusja o tym się toczy, ale także w niektórych innych obszarach, jak choćby migracja. My dużo wydaliśmy na to, żeby wesprzeć uchodźców przybywających do Polski z Ukrainy. Wydaliśmy na to ponad 8 na koniec roku 2022, ponad 8 miliardów euro, a z Unii Europejskiej, ze środków europejskich otrzymaliśmy nieco tylko ponad 200 milionów euro. Powinniśmy tutaj aktywnie wejść w to pole i walczyć o swoje. To, że możemy być skuteczni, pokazuje sytuacja z Europejskim Mechanizmem na Rzecz Pokoju. Ten mechanizm, kiedy był ustanawiany, wydatki z niego były przewidziane zupełnie na inne cele, na wsparcie państw głównie afrykańskich. Kiedy okazało się, że agresja rosyjska na Ukrainę stawia zupełnie przed Unią Europejską nowe wyzwania, Polska domagała się, żeby wykorzystać ten mechanizm do refinansowania wsparcia militarnego dla Ukrainy. Dzisiaj się o tym mniej mówi, szanowni państwo, chociaż premier to podnosi te sprawy, ale jakoś dziwnie w mediach, a w szczególności w tych mediach, które kibicują stronie opozycyjnej, ta wiadomość zupełnie umyka. Dzisiaj Polska jest największym beneficjentem Europejskiego Mechanizmu na Rzecz Pokoju i otrzymuje już w tej chwili, można powiedzieć, miliardy złotych refinansowania za pomoc, którą udzieliliśmy Ukrainie. Naprawdę otrzymujemy bardzo duże środki, dzięki którym możemy się zbroić i kupować nowy sprzęt, żeby zastąpić ten sprzęt, który oddaliśmy na Ukrainę. To najlepszy dowód na to, że warto walczyć o swoje. W sprawie migracji cały czas rezultaty tej walki nie są jeszcze dla nas satysfakcjonujące, ale będziemy oczywiście o to zabiegać, wykorzystując właśnie tą naszą coraz mocniejszą pozycję. W sprawie Krajowego Planu Odbudowy rezultaty tych zabiegów nie są wystarczające, ale będziemy też je kontynuować, żeby dostać to, na co się umówiliśmy i co nam się po prostu należy. Kolejnym przykładem, który chciałem podać, świadczącym w mojej opinii o tym, że obowiązkiem odpowiedzialnego polityka nie jest to, aby usiąść z boku i przyglądać się, i nawet krytycznie przyglądać się temu, co robią instytucje europejskie, tylko wejść na to pole gry i powalczyć o swoje, jest sprawa z ostatnią decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej obniżającą kary, które są nakładane na Polskę. Ja nie mam radości z powodu tej decyzji, nie odczuwam też jakiejś specjalnej satysfakcji, bo my uważamy, że te kary są nakładane niesłusznie. Nie mają uzasadnienia faktycznego, nie mają też uzasadnienia w mojej opinii prawnego. Ale tak samo jak wyrażam taką opinię, tak samo czuję się w obowiązku jako polityk, ale też mam takie zadanie od pana premiera Mateusza Morawieckiego, aby mimo tej krytycznej oceny walczyć o nasze. Walczyć o każde euro czy każdą złotówkę, którą możemy dla Polski odzyskać. Dzięki temu, że bardzo mocno w ten intensywny dialog weszliśmy, przedstawiając nasze argumenty, przedstawiając powody, dla których naszym zdaniem te racje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej nie są uzasadnione, okazuje się, że można jednak te racje wziąć pod uwagę, jeżeli jest się odpowiednio też aktywnym z drugiej strony przy ich przedstawieniu, i można uzyskać obniżenie tego, co pierwotnie zostało niesłusznie nałożone. Mam nadzieję, bo my ten dialog i te działania kontynuujemy, że ostatecznie te kary zostaną anulowane, że ostatecznie te kary niesłusznie nakładane nie będą na Polskę nakładane i nie będą obciążały tego, czego obciążać nie powinny, czyli kieszeni polskiego podatnika. Szanowni Państwo, zmierzając do konkluzji, bo moje wystąpienie nieco się przedłużyło, mogę powiedzieć tyle. W Unii Europejskiej dzisiaj, myślę, nam wszystkim wiele rzeczy się nie podoba, specjalnie tego nie ukrywamy. Wiele tendencji jest niepokojących, wiele jest rzeczy, które powinny wyglądać inaczej. Można się nad tym rozwodzić, można to oczywiście, i to też jest pewnie zadanie publicystów, komentować to krytycznie. W mediach jestem daleki od tych opinii, które uważają, że Unia Europejska jest naszą jedyną szansą i przestrzenią, w której, no, można powiedzieć, Polska może czuć się jak w krainie mlekiem i miodem płynącej. Nie. To jest obszar, w której musimy prowadzić bardzo twardą rozgrywkę, w której musimy przedstawiać nasze argumenty, w której musimy walczyć o swoje, ale w której cały czas
Polska ekonomicznie jest beneficjentem swojej obecności w Unii Europejskiej. My cały czas, mimo tych wszystkich problemów, bardzo korzystamy gospodarczo na obecności w Unii Europejskiej. Otrzymujemy z budżetu Unii Europejskiej mniej więcej dwa razy tyle środków, ile do niego wpłacamy. To jednak ważny komponent pozwalający nam w sposób większej skali niż bez naszej obecności w Unii Europejskiej, by to było możliwe, finansować nasze inwestycje, także rozmaite programy społeczne. Ale proszę też pamiętać, że warto spojrzeć zawsze na alternatywę. Co by było, gdyby Polska do Unii Europejskiej nie należała, czy też ją opuściła? Przecież nie żyjemy w próżni. Przecież widać dzisiaj na przykładzie Wielkiej Brytanii, jak wielki wysiłek, jak było to skomplikowane, żeby Wielka Brytania ułożyła swoje relacje z Unią Europejską. Przecież umowy handlowe zawarte przez Wielką Brytanię z Unią Europejską, przez kraj niewątpliwie silniejszy gospodarczo niż Polska, zostały w istocie zawarte w znaczącej mierze na warunkach narzuconych przez Unię Europejską, bo to Unia Europejska w tych negocjacjach ma większy potencjał negocjacyjny niż Wielka Brytania, mogła wiele rzeczy wymusić, mogła wiele rzeczy rozwiązać w taki sposób, który dzisiaj gospodarczo dla Wielkiej Brytanii korzystny nie jest. Gdyby Polska Unię Europejską opuściła, przecież musiałaby też ułożyć swoje relacje gospodarcze, handlowe, polityczne z innymi krajami Unii Europejskiej. Czy byłoby to możliwe na korzystniejszych zasadach niż zrobiła to Wielka Brytania? Myślę, że Państwa z tą odpowiedzią mogę, czy z tym pytaniem, a bez odpowiedzi, która wydaje się oczywista, w tym miejscu pozostawić. Szanowni Państwo, Unia Europejska to nie kraina mlekiem i miodem płynąca. To miejsce, w którym zmierzamy się z różnego rodzaju wyzwaniami i niekorzystnymi zjawiskami, ale dzięki temu, że pozycja Polski w Unii Europejskiej rośnie, że sytuacja geopolityczna sprawia, że racje Polski są bardziej słuchane, należy walczyć o swoje, należy wykorzystać tą szansę i należy przenieść tą polską siłę, to koło zamachowe, które mamy dzisiaj w polityce wschodniej, na inne obszary. Jeżeli tak się stanie, a to, że mamy takie ambicje i mamy do tego też siłę sprawczą, zasygnalizował pan premier Mateusz Morawiecki podczas swojego wystąpienia w Heidelbergu na uniwersytecie, najstarszym niemieckim uniwersytecie, gdzie nie miał wahania i nie miał obawy, żeby przedstawiać twardo nasze racje i nasze oczekiwania, które przecież zderzają się z niemiecką wizją przyszłości Unii Europejskiej. Wobec centralistyczno-federalistycznej wizji Unii Europejskiej jesteśmy gotowi przedstawiać alternatywę. Unii Europejskiej, która opiera się na wartościach, która opiera się na wzajemnym szacunku państw, która mieści się w traktatach, które są podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej, a nie jest oparta o dowolne interpretacje i arbitralne działania instytucji europejskich. Unia Europejska, która koncentruje się z jednej strony na sukcesie gospodarczym, ale na sukcesie gospodarczym, który polega na zrównoważonym rozwoju wszystkich, a nie tylko silnych kosztem tych słabszych. Taką Unię Europejską widzimy jako silną w przyszłości, która może odgrywać globalne znaczenie, która może konkurować w globalnym świecie, nie będąc skrępowaną gorsetem różnych ideologicznych przepisów, które będą ją ograniczyć w rozwoju, nad wizją już bardzo szczegółową takiej Unii Europejskiej w tej chwili też intensywnie pracujemy i mam nadzieję, że po zwycięstwie Zjednoczonej Prawicy i w jej trzeciej kadencji nie tylko będziemy zdolni tą wizję przedstawić, ale też zbudować wokół niej silną koalicję państw i z tą koalicją państw zmienić kierunek, w jakim Unia Europejska podąża, budować silną pozycję Polski w Europie i silną Europę na świecie. Bardzo dziękuję. Wielce szanowni państwo, którzy poświęciliście swój czas na to spotkanie, rozmowie o Polsce, o przyszłości. I myślę, że pan minister wyczerpująco powiedział o bezpieczeństwie, tym zewnętrznym, militarnym, najważniejszym, ale również to bezpieczeństwo żywnościowe, które podnieśliśmy za rządów Prawa i Sprawiedliwości do rangi strategicznej, bo żywność to bezpieczeństwo. I widzieliśmy, że mogliśmy poradzić sobie w czasie pandemii, nie zakłóciliśmy rynków dostaw, bo mamy dobrze zorganizowane bezpieczeństwo żywnościowe. I nad tym również musimy pracować i myśleć o tym. Myśleć o wszystkich rolnikach, myśleć o producentach. I w tych trudnych czasach nie pozostawiliśmy ich samych sobie, tylko wsłuchujemy się w ich potrzeby, w ich zrozumienie, w ich wzmocnienie,
również w tym łańcuchu producenckim, bo musimy pamiętać, ten program od pola do stołu, który realizowany jest, on musi przynosić wszystkim satysfakcję, również dochody rolników i nie tylko handlowców, ale i myśleć o konsumentach, bo to są naczynia połączone. I dlatego tak bardzo ważne jest rolnictwo, ale jeszcze ważniejszą gałęzią do rozwoju naszego kraju, o którym mówił pan minister, również są inwestycje. A kluczem naszego rządu, premiera Morawieckiego, są właśnie inwestycje w sposób zrównoważony. I to samorządy naszego regionu, naszego powiatu konińskiego mogły otrzymać wsparcie. I tutaj chciałbym kilka przykładów powiedzieć. Są to ogromne sumy, które od roku 2016 do chwili obecnej, do 2023, otrzymały samorządy przy współpracy. Współpraca rządu i samorządu, bo to jest jedna Polska. Jedna Polska i dlatego te inwestycje lokalne są kluczem dla rozwoju. I powiem Państwu tutaj, że powiat koniński otrzymał 1 318 000 000 zł na wszystkie działania. Są to inwestycje drogowe, inwestycje wsparcie przedsiębiorców, ogromne sumy. Wymienię tylko sobie pomoc dla miasta Konina, bo często krytykowani jesteśmy za to, że Konin nie dostaje środków. 582 miliony rządowego wsparcia trafiło do miasta Konina. Głównie w ramach programów wsparcia, inwestycji drogowych, infrastrukturalnych oraz programów społecznych, a także wsparcia placówek ochrony zdrowia czy tarcz dla przedsiębiorców w trudnym czasie. To są duże sumy, ale powiaty tego naszego okręgu otrzymały wsparcie również w powiecie kolskim 961 milionów, w powiecie tureckim 891 milionów i oczywiście największe wsparcie otrzymał Turek na budowę linii kolejowej, bo aż 660 milionów rządowego wsparcia, także to są ogromne pieniądze, bo myślimy o przyszłości, myślimy o wyrównaniu szans wszystkich regionów w sposób zrównoważony. Chcemy, aby mieszkańcy każdej miejscowości, każdego powiatu miały taki sam dostęp do rozwoju jak miasta dużego formatu, czy to Poznań, Wrocław i tak dalej. I dlatego rozwój zrównoważony jest tu kluczem i inwestycje lokalne są kluczem. Razem dla naszego regionu konińskiego, przy tych powiatów, które wymieniłem, 4 400 milionów przez 8 lat. Czyli rośnie zasobność samorządów, rozwijamy Polskę, nie zwijamy, rozwijamy i o nią dbamy. To jest bardzo ważne w dzisiejszych czasach i to jest klucz do rozwoju naszej ojczyzny. I dlatego to, co mówiłem na początku, również o tym bezpieczeństwie żywnościowym, o tej sytuacji skutków wojny na Ukrainie, które odczuwają polscy rolnicy w wyniku, no można powiedzieć, nadmiernego importu zboża, ale to rynek spekulacyjny. To właśnie największe przedsiębiorstwa i importerzy naszego kraju robią krzywdę polskim rolnikom, bo robią sobie biznes na tym. Bo jeżeli można kupić na Ukrainie za 100 dolarów tonę zboża w czasie wojny, bo normalnie było inaczej, mieliśmy cło, ale Unia Europejska zniosła cło. I dlatego dzisiaj rolnicy protestują, protestują najbardziej ci największy na zachodniopomorskim, ale udało nam się ten konflikt zażegnać. Mamy odpowiedzialny rząd, który wsłuchuje się w potrzeby Polaków, rolników i dlatego rozwiązujemy te problemy i będziemy rozwiązywać i będziemy wspierać rolnictwo poprzez wsparcie zwiększonych dopłat do paliwa, poprzez wsparcie do dopłat do nawozów, do również skupu zbóż. I ten kierunek jest bardzo słuszny, bo bezpieczeństwo żywnościowe to jeden z filarów. Gospodarka, rozwój i bezpieczeństwo. To są filary rządu Prawa i Sprawiedliwości, o które będziemy dbali i będziemy chcieli Państwu je przedstawiać. Byliśmy również w Luksemburgu, gdzie przedstawialiśmy nasze argumenty przy wymianie roboczych z Komisją Rolnictwa, z Komisją Rolnictwa Hiszpanii.
idziemy jednym głosem. Właśnie w Unii Europejskiej idziemy również jednym głosem, bo mamy ten rząd, który mówi jednym głosem. Chcemy rozwoju Polski i również zrozumienia. I dlatego taki jeden przykład powiem również, bo to, co pan minister powiedział, że na wszystkich rynkach, ale aby te inwestycje mogły się odbywać, musimy mieć środki. Również korzystamy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, którym jesteśmy udziałowcem. I powiem państwu ciekawostkę. Kto objął udziały, gdy wyszła Wielka Brytania z Unii Europejskiej? Właśnie Polska. Odkupiliśmy udziały od Wielkiej Brytanii. To są ogromne miliardy euro. I dzisiaj nasz kraj staje się zasobniejszy. Odkupujemy banki, PKO, w celu, żeby mieć narzędzia. Bo jeżeli mamy narzędzia finansowe, możemy wspierać inwestycje lokalne. I to w sposób taki, jak Polski Ład, który był finansowany w 95%, nawet 8% dla samorządów. I dlatego tutaj takie ogromne wsparcie może tylko iść, jeżeli będziemy się rozwijać, jeżeli mamy te pieniądze. A to jest właśnie sukces naszego rządu, że potrafiliśmy zabrać mafiom VAT-owskim, wesprzeć rodziny i mieć pieniądze. Nieraz nam zadawają wszyscy z opozycji, skąd wy bierzecie te pieniądze? Właśnie z gospodarności. Bo mamy dobrego premiera, finansistę, który dba o to, ażebyśmy mieli ten portfel zasobności. A Polska jest tym portfelem zasobności. Nasz wzrost gospodarczy pozwala nam się bogacić i inwestować. I dlatego to jest najlepszy kierunek. I wszyscy państwo jesteście za to odpowiedzialni razem. Bo jeżeli mamy odpowiedzialny rząd, to mamy odpowiedzialne społeczeństwo. I mówimy jednym głosem. Chcemy Polski bezpiecznej, bogatej dla wszystkich. Równej, zrównoważonej. Ja państwu serdecznie dziękuję. Pozdrawiam w imieniu prezesa okręgu Witolda Czernackiego, który nie może dzisiaj być, ale upoważnił mnie, prosił, abym przekazał te pozdrowienia do wszystkich mieszkańców naszego regionu, bo wszyscy posłowie z tego regionu mówimy jednym głosem. Dlatego, że Polska jest jedna. Dziękuję bardzo. TV Wielkopolska.